Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, chyba się nikt tego nie spodziewał. Ja też się nie spodziewałem. No ale zobaczmy, a zaraz wytłumaczę. Chyba już. Więc moi drodzy, aktualnie, jak niektórzy pewnie wiecie, którzy jesteście zainteresowani, ogrywamy sobie The Plague Tale, ale jakiś czas temu widziałem w internetach zapowiedź tejże gry i akurat chyba wczoraj, bo przedwczoraj się ukazała i zapomyślałem w ogóle, że to jest jakiś przedziwny pomysł. W sensie gra, w której gra się kotem. Widziałem różne fragmenty w internecie i naprawdę jest bardzo piękna w sensie graficznie. Podobno jest też bardzo piękna, choć prosta i krótka historia. To jest chyba gra na tam 5 czy 6 godzin. Wiecie, że ja jestem bardzo psowy, ale pomyślałem w ogóle, że to może być ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, zobaczymy, co się tu dzieje. Okej. Czyli chce się bawić, ale kolega chyba nie chce. Albo i chce. No dobra. O kurcze. To wymyślili. Z tym, co mogę zrobić. Tak sa... No dobra. A ten? O! Tu to chyba jakieś takie zaloty. No słuchajcie, jeżeli ktoś jest fanem kotów, to przypuszczam, że ma ubaw na maksa. Dobra, to chyba wszystko już. Co ja mam tu zrobić teraz? Mogę tu gdzieś skoczyć? Nie bardzo. Ha. No to słuchajcie, nie wiem. Czyżbym się już po prostu zablokował w pierwszej scenie gry? Tu się coś da? Tu się nic nie da. Tutaj? Nie bardzo. Kotyle... A tu mogę? A mogę się położyć chyba? Ty, patrzcie! No dobra, słuchajcie, fabuła pędzi jak burza. Może wam wytłumaczę krótko, o co tu będzie chodziło w fabule, bo ja nie mam pojęcia, czy oni to przedstawią w jakimś tutaj... O, jak ładnie. W jakimś intro. Że żyjemy w świecie takim post-apo, gdzie w ogóle nie ma ludzi. Zostały tylko jakieś droidy, no i właśnie kot. Więc nie spotkamy żadnego człowieka, tylko jakieś roboty. A o co będzie chodziło w ogóle w fabule, to nie wiem. Zobaczymy. Okej, okay, obudzili się. Tam jest koleżanka. Czy to jest koleżanka małżonka, czy nie bardzo? Słuchajcie, to jest taki pierwszy odcinek, który chciałem po prostu zobaczyć w ogóle, o co tu chodzi. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby tę gierkę całą zrobić. W sensie wiem, że na razie trudno powiedzieć, bo to trzeba jeszcze poczekać. O proszę. Trzeba poczekać na rozwój akcji. Okej. Okay. Za murem. Co to jest za język? Nie wiem. Bo to nie jest długie. Tak jak mówię, to chyba trwa tam 5 czy 6 godzin. Czy 7. Ale jakoś tak. Więc pewnie jakieś 5-6 odcinków. Ale może to byłoby ciekawe. Dajcie znać. Czy macie ochotę kotami po świecie przyszłości pochodzić. No zobaczymy. Zresztą ja sam zobaczę po tym pierwszym odcinku, czy warto. Ale po prostu bardzo mi się podobało to, co widziałem w internecie, w sensie świat zbudowany, grafika i tak dalej.
No dobra, już jesteśmy gotowi, tak? Dobra, obczajmy, czy coś tu jest jeszcze. Bo ja nie wiem, czy są tu jakieś O, tutaj mogę wskoczyć. Okej. I co mi to daje? O, tu mogę wskoczyć, dobra. Aha, czyli nie ma skakania, tylko muszę się ustawiać, że się pokazuje, że coś mogę zrobić. Mogę coś tutaj dać do góry, czy nie? Tam na dół mogłem. Ale tu chyba już nie mogę. Okej, no to po co to było, to nie bardzo wiem. Okej. Nie mogę do wody. O kurde. Koty tam miauczą. Okej. Coś tu się da, czy nie? Nie da się. No słuchajcie, na razie to jest niezłe. Mogę coś z nim zrobić? Nie mogę. Dobra. Czy trzeba tu wszędzie patrzeć, czy mogę gdzieś wskoczyć, słuchajcie. Słuchajcie, kto by pomyślał, że wymyślą symulator kota, nie? Dobra, na razie jestem z jakimiś przyjaciółmi, jak widzicie. Naciśnij, aby miałknąć. Okej. Coś to robi, czy nie robi? A tam mogę jakoś do góry? Tu mogę. O-o. Gdzie ja wpadłem, słuchajcie. Ty, słuchajcie, jestem w rurze. Słuchajcie, chyba grę popsułem. Słuchajcie, wpadłem do rury. Chyba nie będę mógł z niej wyjść teraz. Ty, ale jazda. A nie, wyszedłem, dobra. A jak ja do niej wpadłem, jak tam nie ma żadnej dziury? No, słuchajcie, jakieś niedoróbki są w tej grze. Czy po tej drabince ja mogę tu jakoś się wdrapać? Nie mogę chyba. No dobra. No to idziemy dalej. Tutaj wszędzie mogę, ale to po co? Ty, słuchajcie, ciekawa będzie taka gra, jak tu w ogóle nie będą gadać, nie? No bo kto? Koty będą gadać? Chyba, że jest jakieś coś innego, co to jeszcze... Kurde, nie no, to jest super, że można tak... Jakby zrobili taką grę, słuchajcie, o psach, ale bym grał. Okej. Ale bym grał w taką grę... o psach. Ciekawe, czy można do góry tam jakoś wejść, ale jak? Bo tu można... Ale tu już nie można. No dobra. Okej. No fajna muza jest. Mogę tu jakoś? Coś tam migło, nie? Przez momencik. O, mogę, okej. O! Tam nie ma nic. Kurde, słuchajcie, symulator kota. No to jest fajne. A tu mogę? Nie mogę. No słuchajcie. Co tu jest? Przestań? A co on robi? A, pije wodę. Słuchajcie, klimat mi się podoba. No. My się chyba lubimy. Ciekawe, czy coś to daje. O, jakieś ptaki. Czy coś to daje, jak tak robię? A tu się da? Da się. No ale po co to? To jest tylko tyle, że możesz sobie po prostu wskoczyć. Co teraz? Tędy?
Czyli słuchajcie, to jest tak jak po prostu u kota, że kot wszędzie może se wejść. Nic tam nie ma, co prawda. Słuchajcie, może ja w ogóle polubię koty po tej grze. Okej. Okay. Co teraz? Ty, no co za pomysł? Co tam było? Nie. Czekajcie, ja tu mogę? Mogę. Tylko po co? Bo ci poszli tam gdzieś. Coś tam jest? Nie widać. No słuchajcie, niezła jazda. O kurde! Przytrzymaj, aby wykonać serię skoków. Dobra, a tam na górze nic nie było? Aha, one po prostu tam zeskoczyły tutaj, nie? A tamtędy, widzicie, poszedł. Co za pomysł! Słuchajcie, wyobraźnia ludzka po prostu nie zna granic. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że nie będziemy tak po prostu tylko łazić i łazić w kółko. Coś tu jest gdzieś? A! Ale ładnie, zobaczcie. Kurde, super jest to i patrzcie, tak się kamera... Bo kamera musi być bardzo nisko, nie? Żeby było... Żeby była symulacja kota. Co miał w głowie, słuchajcie, człowiek, który siedział w domu i pomyślał, zrobię grę... Przepraszam. Gdzie się chodzi kotem? Dobra, da się pod tym przejść? Da się, ty patrzcie. Ale jazda. Dobra, co tu jest? O, o. No dobra, na razie po prostu chodzimy kanałami. Przytrzymaj L2, aby obserwować. A po co mi to jest, to obserwowanie? No dobra. O kurde. Ty, no to jest super. O-o. A, okej. Czyżby coś się teraz działo, słuchajcie? Opsa. O! O ja! O kurde. Czy ja zginąłem? Chyba nie. Ojej. O, kociaku. I tak właśnie chyba stałem się samotnym kotem. Okej. Słuchajcie, chyba wpadłem do jakiegoś niefajnego świata. Ojej, zobaczcie, jaką łapką ten. Chyba się zranił widok. Tutaj nic nie ma. Co się dzieje? O matko, ty, on padł. Słuchajcie, czemu ten worek tak się rusza, widzicie? Coś się pozapalało. O kurde. Coś tam wylazło z tego, widzieliście?
Słuchajcie, co się tu dzieje? Kotku, biedny kotku. Polisz się po łapie, tak. Dobra, coś tu jest? Jakieś tu takie światło jest. A, po prostu takie. Cześć, kotek. No dobra, zobaczmy, czy coś tu jest. Ciekawe, czy coś się tu zbiera, czy się tu nie zbiera nic? Mogę na to wskoczyć? Nie mogę. A, chyba już jest zdrowy nasz kotek. Szybko poszło. Gdzie ja tu, słuchajcie, wpadłem? A! Czy z tego worka zaraz coś wyjdzie? Tu mogę? Nie mogę. Słuchajcie, boję się tego worka. Ale to coś chyba poszło stąd już. Dobra, zobaczmy tylko, czy coś tu jeszcze jest, słuchajcie. Chociaż chyba nie. Rower. Mogę coś z tym zrobić? Nie. Mogę tu wskoczyć? Nie. No dobra. Okej. O! Słuchajcie, jestem w jakimś mieście. Ty, słuchajcie, co za jazda. Martwe miasto. Czyli to jest jakiś kolejny rozdział. Coś mi to daje, mogę tu gdzieś skoczyć? Nie mogę. Tutaj. No dobra. Mogę tu wskoczyć? Nie mogę. Wow! Co to było? Co to było, słuchajcie? Gdzie to poszło? Gdzie one się schowały, słuchajcie? Okej. Ty, to jest jakaś kamera, która mnie śledzi zresztą. Mogę tam do góry? Nie mogę. Słuchajcie, ta kamera mi się nie podoba. Ale tak w ogóle to mi się bardzo podoba. Kurde, co za pomysł. Nie mogę na to wskoczyć tutaj nigdzie? Tu mogę. A dalej co? Co, tylko tyle? Na to nie mogę wskoczyć? Co to było? To były znowu te stwory, słuchajcie? Tylko nie widziałem tego nigdzie, żeby się ruszało. Czy ja to mogę gdzieś powskakiwać na coś? Bo tak niby mogę, a do końca nie mogę, potem się okazuje. Okej. Tutaj. No i co ja mam teraz zrobić? Jak to nie mogę stąd nigdzie iść? Tylko w dół mogę. No to trochę takie bez sensu. Chociaż może jestem po prostu przyzwyczajony do ludzi. Że zawsze coś się robi po coś. Co, na to mogę wskoczyć? Ale to też po co? Mogę tam przeskoczyć na tą... Nie mogę. Fajna muzyka jest. Coś tu leży. Doniczka? O kurde!
Kurde, słuchajcie, znowu się zacięło coś. Co ja mam zrobić teraz? Słuchajcie... Popsułem grę. No nic to nie mogę zrobić? A mogę wyjść jakoś? Wczytaj ostatni punkt kontrolny. Ile tam było napisane, że ile? 3 minuty 46 sekund, o matko. No to słuchajcie, poczekajcie, bo to coś popsułem, zaraz to wrócę. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem. Widzicie, że ta gra jest chyba taka jeszcze mocno zbugowana. Mimo, że... Znaczy, w sensie, no, pewnie dlatego, że ją dopiero wypuścili, pewnie trzeba by na jakiegoś patcha poczekać. No, mam nadzieję, że nie będzie więcej takich rzeczy. Tu znowu jakaś kamera gdzieś była, nie? Co taki był głos? Tu jakiś leży, kolejny. Co to? Aha. Matko i córko, co tu się dzieje? Upsa! Okej. Okay. Dobra. No tam mogę, tylko pytanie po co? O! Tu mogę jakoś do góry? Nie mogę, tylko na tą dechę tutaj. A tu jakoś mogę? Nie. No dobra. Tam się da w tamtą stronę? Chyba nie. Okej. Co tu się, słuchajcie, dzieje w ogóle w tej grze? O co tu chodzi? Koty? Znowu ta kamera. Słuchajcie, boję się tej kamery. Okej. O, tam coś jest. Co to było? Wiaderko? I co ja mam z tym zrobić? Czekajcie, mogę wody sobie nabrać? To się napełnia? Nie. Zrzuć. A po co mam to zrzucić? A może w to? Ty patrzcie, jak wymyślili. I to się zablokuje wtedy pewnie. Ło! Ale jazda. No słuchajcie, to było niezłe. Gdzie ja tam mogłem wskoczyć? Coś tam mi się pokazało, tutaj. Dobry jest ten kot. Ale tylko w dół mogę teraz. Tam gdzieś mogę? Nie mogę. Tutaj mogę? Nie mogę. Okej. A w jakim celu ja to zrobiłem? A mogę to jakoś przesunąć? No nie, no po prostu zrzucił. Ja widziałem takie filmiki na TikToku, gdzie koty zrzucają różne rzeczy, ale... Ale może to jest po coś?
Słuchajcie, gorzej jak to się okaże, że to było po coś. No ale nie mogę z tym zrobić nic innego. No dobra, tylko pytanie, gdzie teraz? Gdzieś tu mogę skoczyć? A tutaj co mam zrobić? Może tam po tych rurach jakoś, albo tutaj po tej rurze. Słuchajcie, co ja mam tu zrobić? Te puszki nas rzucałem. Mogę tu jakoś inaczej górą wejść? Kurde, poczekajcie, no. No bo tutaj nie mogę nigdzie wskoczyć. Mogę tam gdzieś przeskoczyć? Nie mogę. Tutaj? Nie mogę. No tylko w dół. Na to mogę wskoczyć? Nie. O, cześć kocie. Patrzcie, jaka ten. Jaki kadr. Co ja mam tu zrobić, słuchajcie? Mogę jakoś po tej rurze? No nie mogę. Coś czuję, że z tymi puszkami coś miałem chyba zrobić, ale... zawaliłem. Kurde, no nie wiem, słuchajcie. Tam się nie da. Tu się nie da. Tu się nie da. Mogę tam jakoś przeskoczyć? No nie mogę. O, mogę, dobra. Okej. Okej. Dobra. Co to za dźwięki tam są? Chcesz, żebym ja tu nie wpadł? Może o to chodzi, żebym tu wpadł? A, mogę coś tu zrzucić pewnie na to, czy nie? Tak jest, pucha. Dobra, rozbije się szyba wtedy. No dawaj. Dobra. Dobra. Okej. Słuchajcie, gdzie ja jestem? Do jakiegoś domu wszedłem. Co tu jest? Co tu mogę zrobić? L2, R2? Co to znaczy? A ty, słuchajcie, mogę drapać. Ale po co? Okej. Podrapałem, słuchajcie. Dobra, coś tu jest gdzieś? Tu też mogę drapać, tak? Ale po co ja to drapię? Słuchajcie, ja się na kotach nie znam, może wy się znacie na kotach i może koty tak robią. Dobra. No zrzucaj wszystko, tak jest. Nie no, to jest niezłe, że można tak skakać tym kotem, tak po całej chałupie. O! Co tu mamy? Wodę? Tak jest. Dobra, kotku, napiłeś się, fajnie. Coś tu mamy? O, zgasło, ty! Okej. No słuchajcie, akcja nie jest jakaś porywająca. Co ja mam do tego wskoczyć? A czekajcie, mogę te doniczki zrzucić, czy nie? A to są wiaderka. No dobra. Czyli co, do tego koszyka? Okej. Ale kto to tak ustawił? Kto to wymyślił, żeby tak było? Weź tą puszkę. Weź ją ten. No fajnie, że jest interakcja z tym, z otoczeniem. Wow. Boże, co mnie tak to straszy? Okej. Co tu się dzieje? O! Co tu leży? Coś tu się świeci. O, o!
Co to jest w ogóle takie takie kulki? Co to jest, słuchajcie? O kurde! On żyje, ty. Co ja mogę zrobić? Wow. Okej. No dobra. Cokolwiek to miało znaczyć. Słuchajcie, co dalej? To nie ma nic. Tutaj? No nie. To jak ja mam stąd wyjść? Górą jakąś? A tutaj mogę, widzicie. A tam coś jeszcze jest? Nie. Okej. Dobra. Znowu te kulki, kurczę. O! Coś się, słuchajcie, dzieje. Chyba się tego boimy. Wow! Przytrzymaj R2. O matko! Czyli to mnie goni! O kurde! O ja! O kurde, mol! Gdzie teraz? Ale jazda! Puszczaj! Co za okropieństwo! Puszczaj! Co to za okropieństwo jest? Po kurde! Słuchajcie, był trochę stresik. Co tu jest? Słuchajcie, jak miałczę, to tak mryga. Follow me. Coś mnie ewidentnie wzywa. O kurde. Zgasło. Słuchajcie, co to jest za gra w ogóle? Okej. Mogę tu do góry, gdzieś nie mogę. Ale pewnie mogę tu. Mogę tu. I co teraz? Może tu? Słuchajcie, nie jest łatwo być kotem. Wow. Okej. Coś tu jest? Nie, ja to chyba nic nie mogę zbierać, słuchajcie. Nie ma żadnych znajdziek. Nie, tam muszę jakoś pójść, w tamtą stronę. O kurde, spadło. Czemu mi się nie włącza ten X nigdzie? Dobra. Okej. No, słuchajcie, inteligentny jest ten kot. Coś mnie cały czas tu prowadzi, zauważcie, nie? O, piłka. Dobra.
Okej. No dobra. I co ja to... Ty, ale jazda. Co ja mam teraz zrobić? A tam... A, on mi coś pokazuje w ogóle, jak miałknę. Oż kurde. No słuchajcie, ktoś mnie tu gdzieś do czegoś prowadzi. Porozwalał wszystko. I gdzie teraz? Tu na dół? Okej. No, tutaj nic nie ma. Słuchajcie, nie mogę naprawdę wyjść z podziwu, co to jest za pomysł, że ktoś wymyślił, że zrobić grę... grania kotem. O kurde! Znowu? O matko. Kocie, ale ty masz fuksa. Słuchajcie, w słuchawkach są naprawdę bardzo fajne dźwięki. Gdzie teraz tam? Okej. No dobra, słuchajcie, podoba mi się to. Mogę tam przeskoczyć? Nie mogę. Do góry mogę, czy jak? Okej. Dobra, decha. Co za pomysł. Tu fajna muzyka jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne dźwięki są. Ale słuchajcie, przydałaby się jakaś historia już, nie? Żeby to nie było tak, że jest tylko chodzenie kotem. Bo z tego co wiem, to jest jakaś historia. Bo to chodzenie kotem jest fajne, ale bez przesady. O kurde. Czuję, że pewnie coś tam pominąłem, no ale trudno. Zobaczcie, ktoś mi tym światłem cały czas pokazuje, gdzie mam iść, nie? Te lampki coś zapalają. Okej. A nie, czekaj, że ja stąd przyszedłem. Jak to? Co tu się stało? Ty, słuchajcie, ja stąd przyszedłem, czy nie? Dobra, rozwalił oczywiście. Nie, ja stąd nie przyszedłem, to nie jest to samo miejsce. No dobra, ale co ja mam tu zrobić teraz? Mogę tu przejść? A mogę, okej. Dobra. O, coś tu jest. Aha, po prostu wyłączyłem wtyczkę, tak? Dobra. A ciekawe, czy ta wtyczka jest mi potrzebna do czegoś, czy mogę ją po prostu wypuścić? Mogę z nią skakać, czy nie mogę? Mogę. Bo może będę musiał coś na przykład włączyć. O kurde. Mieszkanie. Co tu się, słuchajcie, dzieje? Słuchajcie, czekam na rozpoczęcie trochę jakiejś większej historii, bo wiem, że na pewno jest. Bo na razie po prostu łażę tym kotem. Dobra, mogę podrapać dywan, ale po co? Co, co? Potrzebuję pomocy. O, o! No dobra, coś tam wcisnąłem, ale...
Dane uszkodzone potrzebuje pomocy. Obudowa wymagana do pobrania danych, obudowa wymagana. Cokolwiek to znaczy. Mogę coś tu pisać jeszcze? No, coś napisałem, ale... Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź. No dobra. Gdzie te drzwi się otworzyły, słuchajcie? A tu się otworzyły. Jakaś elektronika, tak? O, znowu kamera. Czyli to ten ktoś mnie tutaj śledził. Dobra. I co teraz? Coś się tu dzieje? Słuchajcie, co ja mam to zrobić? A tu jest coś, jakaś wajcha. Ło. Dobra, i co to oznaczało? A, tu jest wtyczka jakaś. No dobra, wyjąłem wtyczkę. Nie wiem w sumie po co. Czy ja mam tą wtyczkę gdzieś, słuchajcie, wtyknąć? Tu są jakieś wtyczki chyba. Mogę to tu włożyć, czy nie? Mogę. No dobra, włączył się komputer. Ale tu są jeszcze inne wtyczki. Czekajcie, może znowu mogę coś popisać. Nie, nie mogę. Czekajcie, czy ja tą wtyczkę mogę włożyć w inne gniazdko? Nie mogę. A jak pociągnę wajchę jeszcze raz, to co się stanie? Przejedzie tutaj. I co? Co to znaczyło? Czekajcie, tu jeszcze coś jest. O, tutaj coś jest. Wtyczka, dobra. Czyli może więcej tego muszę. Tu mogę. Tu też mogę, czyli wszystkie te wtyczki mogę włączyć. Tylko wiecie co, ja bym w takim razie... Chociaż nie. Są tu jeszcze jakieś wtyczki gdzieś? Słuchajcie, według tego co tam widzę, to powinny być chyba jeszcze te. A pokażcie, coś tu teraz mogę zrobić? Nie, tu są jeszcze jakieś dwa monitory. Tylko, że potrzebuję dwóch wtyczek. A czekajcie, a może na górze gdzieś są wtyczki? Tak jest. Tu jest wtyczka, dobra. Dobra, jest wtyczka. Co za pomysł, słuchajcie. Nie, nie, weź to. Dobra. I przypuszczam, że tam może jeszcze być, tylko muszę przejechać chyba wajchą w tą stronę. Pokaż. Mogę na to wskoczyć? Mogę. Ale co mi to daje? Nic mi to nie daje. Słuchajcie, gdzie jeszcze wtyczka jest jedna? Tam już nie ma wtyczki żadnej. Czy tu jest jakaś wtyczka gdzieś? Popatrzcie. Tutaj. Słuchajcie, wtyczki potrzebuję jeszcze jednej. Stołek. Tam. Hehehehe. Dobra, jestem geniuszem. No i co teraz? O ja!
Co tam się pojawiło? Dzień dobry. Co tu jest? Tutaj coś jest. No i co teraz? Okej. No. Tutaj jest jakieś pudełko. Okej. Co to jest znowu? Wtyczka? Nie. Co ja mam z tym zrobić? Mogę to gdzieś tam wtyknąć? Co ja mam z tym zrobić, słuchajcie? Tu gdzieś mogę? Słuchajcie, nie mam pojęcia, co mam zrobić teraz. Jakieś mam takie oczy, mam takie... Co to jest napisane na tej kartce? Nie wiem. Słuchajcie, do czego to użyć, to? A tu pokazują coś, czekajcie. No widzę, że tu pokazujecie, ale co? Ty patrzcie. To jest jakaś taka drukarka chyba. Co to jest? Okej. B1 druga, tak? B1 tu? Co to jest, słuchajcie? Dalej. Okej. Kot w martwym mieście. Ja nie pamiętam, jak mam na imię. Wygląda na to, że moja pamięć jest uszkodzona. Tak długo byłem uwięziony w elektronicznej sieci. Wiem, że pracowałem do naukowca, który tutaj mieszkał. Póki co mów mi B12. Tak mam napisane na obudowie. Martwe miasto jest niebezpieczne, ale ty chyba wiesz, jak sobie poradzić. No w miarę. Zabierajmy się stąd za mną. Kres samotności, trofeum, słuchajcie. Ja nie mogę. Moi drodzy, wiecie co, myślę, że to jest dobry moment, żeby chyba zakończyć. No jestem zadziwiony, muszę wam powiedzieć, tą grą. Zobaczcie, w świecie, gdzie nikogo nie ma, odnajdują się na razie, no trudno powiedzieć, dwie osoby, tak? Bo mamy kota i jakiegoś droida, czy kogoś takiego. No ale to jest w ogóle główny cel życia, nie? Kochani, być w świecie, gdzie ktoś jest. Nie być samemu. Nie będę chyba żadnego więcej gadanka robił, bo to na razie tylko taki trailer. Dajcie znać, kochani, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki tego, czy też odpuszczamy, bo to nuda. Chociaż mi się to dosyć podoba. Bardzo ciekawy jest ten świat. Lubię takie powolne gry. Mam nadzieję, że historia w tym będzie jakaś taka fajna. Ale dajcie znać. Jeżeli tak, to może w przyszłym tygodniu gdzieś tam pomiędzy tymi Plague Tale coś tam jeszcze powrzucam, bo tego chyba nie jest dużo odcinków. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za ten czas. Pozdrawiam. Błogosławię. Pa.